przedszkole numer 20 w Otwocku. To jest to miejsce, gdzie pan Niedźwiecki mieszka. I w tym przedszkolu na kamieniach wielkich, na głazach są orły, polskie orły. I rozmawiamy dzisiaj z panem, który te orły zrobił. Pan jest medalierem, artystą. Proszę się przedstawić. Bogusław Niedźwiecki. Wykonuje w brązie swoje medale, płaskorzeźby, rzeźby. Robię to od 40 lat. Rozpocząłem działalnością na Starym Mieście. Tam miałem pracownię. Na Starym Mieście podejrzewam, że brał pan udział w tym odbudowywaniu i rekonstrukcji tych wszystkich elementów, które zostały zniszczone podczas Powstania Warszawskiego. Zgadłem? I brałem udział w odbudowie zamku i różnych obiektów w kraju, pałacowych, bo różne elementy tam trzeba było wykonywać w metalu, wierne, i to robiłem kopię, rekonstrukcję. I co? Jak to jest, kiedy patrzy pan na dzieci, które bawią się tutaj właśnie w tym ogródku, przy tych pańskich orłach? Co pan wtedy czuje? W ogóle dzieci przychodzą do mnie z okazji 3 maja, 11 listopada. Ja im opowiadam o orłach, które są u mnie. I to trwa od kilku lat. Mówię, dlaczego one powstały, mówię na temat historii. A tutaj one mnie z kolei, teraz jak już mają te swoje orły, to one mnie zapraszają, śpiewają piosenki patriotyczne, mówią wierszyki, bo bardzo mają wspaniałe wychowawczynie, które uczą patriotyzmu. Jest wielka radość i zadowolenie, że w przyszłości będą wiedziały o pewnych podstawowych sprawach. A tutaj są trzy takie, jak to powiedział ktoś, najważniejsze orły, czyli orły z czasów Józefa Piłsudskiego, czyli z roku 18, 20, 19, 20, to ten środkowy, orzeł 3 maja, i którego dotąd w formie takiej płaskorzeźby metal nie było, i orzeł Powstania Warszawskiego, to są nasze dzieje ostatnie, to jest to, czego